no. Nie, no to zero kusiło, żeby dać zero. Nie, no miałeś szans, dobra. Gratulacje, pierwsza twoja zwyczajna wygrana runda. Jeszcze możesz wyremisować. Cześć, zapraszamy was na rewanż w Quiz House z Krzysiem. Witam wszystkich. Może wybierz pierwszą kategorię. Dobra, no jeszcze zapraszam. Pierwsze dajmy. Dajmy znowu, zaczniemy od matura to bzdura. W tym jest, czuję się mocny, wiesz? Zaraz zobaczymy. W którym wieku rozpoczęła się nowożytność? No już się nie czuję mocny. No to powinno być takie... Nie trafiłem. Nie? Ja trafiłem? Kurde. Nie wiem, szkoła była jakiś czas temu, który miał lampę naftową. Nie? Szczerze, nie spodziewałem się. Ty zapytałeś? No. Szacunek. Co oznacza Anno Domini? Nigdy nie słyszałem szczerze. O Jezus, czekaj. To albo to, kurczę. Nie, to drugie. Tak, widziałeś? Nie. Ja to w ogóle nie pomyślałem. Najwyższy szczyt Święto Krzyżyckie. To wiem, bo byłem. Byłeś? Zdarzyło mi się. To druga jak coś. To druga. Tak? Kto namalował ten obraz? Nie, no namalował ten obraz. Co? Na pewno, ja już byłem taki uciszony, że trafiłem. Widziałem, że na piłkę nożną spróbujemy. Śmiało, jestem gotowy. Ale bardzo proszę. Co to tak niecierpliwe? Nie mam się wyczekać kolejnego zwycięstwa. Dobra, czytaj. Jaki piłkarz ma na koncie najwięcej występów w historii Premier League? Widziałeś co? Nie słyszałem. Obiła się gdzieś o uszy. Ile razy Premier League przegrał jedyne główkowe na takie pytanie? Ty dam, uwierzę w niego, wiesz? Ja uwierzyłem. Uwierzyłem w niego, no! Nie, no to zero kusiło, żeby dać zero. Czym jest w terminologii piłkarskiej agrafka? Słyszałeś kiedyś o agrafce? Nie, szczerze nie. A ty słyszałeś? Nie ma szans. Agrafka. Dobra, no ja zgadłem. Co ty gadasz? Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Ciekawe, co to jest agrafka. Jakie nietypowe sztuki do pana Nottingham? Ale nie gada. W którym roku Grzegorz Lato otrzymał nagrodę Złotego Buta? Czyli to też strzał, co? Ja strzeliłem. Ja strzeliłem, wiesz? Dobry jestem w tej strzele. W którym kraju odbyły się Mistrzostwa Świata w 1958 roku w piłce nożnej? To też strzał. Nie trafiłem. Nie trafiłeś? Nie. Jezu. Ale tak samo słyszę. Dobra, 2-0. Dobra, teraz ja cię zapraszam. Zaproszę cię, była piłka nożna. To dajmy ogólnie sport. Dobra. Zaprosiłem. Która reprezentacja zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich w Baku w siatkówce mężczyzn? Nie mam do pojęcia. Mogę być na to. Serio? Nie spodziewałem się szczerze. Jaki medal Igrzyska Olimpijskich w Seulu przywiózł Andrzej Głowak? Tak myślałem między tym a tym. Nie trafiłeś? Nie trafiłem. Ja też nie trafiłem. Ale tak między tym a tym strzał. Reprezentantem jakiego kraju jest pochodzący z Polski Travis Zając? Szczerze nie wiem, ale wydaje mi się. Ja strzeliłem. Trafiłeś? Też tak myślałem, że Kanada, no. No, nie, to była dwa tygodnie. Która z tych dyscyplin nie wchodzi w skład heptatlonu damskiego na otwartym stadionie? Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie zgadam. Nie, to ja się. To ciężkie do ciężkie, no. Sportu. Jakiego koloru Kevlar miał na sobie Piotr Protasiewicz, zdobywając tytuł IMS juniorów na żółty? Nie, to nie, nie, nie ma szans, to nie. Trafiłem! Nie gadaj. Nie wiem, tu się potknę. Jaki przydomek nosi drużyna żużlowa Stali Rzeszów? Wiesz? Nie wiem, że pojęcie. Nie wiesz, że żużlu. Ja wiem. Bo zawsze byłem fanem żużlu. Nie, no nie ma szans. Dobra.
Gratulacje, pierwsza twoja zwycięska wygrana rundę. Jeszcze możesz wyremisować, no. Ostatnio. Dobra, to teraz muszę sobie dobrą kategorię jaką wziąć. Trochę może pod siebie, tylko nie wiem. Ja się czuję mocny we wszystkim. W tym sporcie tak? Najmniej się czułem mocny. A może spróbuję mitologię? Tak egzotycznie. Dobra, no. Próbujemy mitologię? Możemy. Możemy bez mitologii, no. Ciebie znowu źle przypomnę. Kiedyś to było w szkole, no. Może akurat. Może zaskoczę. Dobra, jestem. Runda pierwsza, no. Który z tych bogów i bogiń był w trójcy kapitolińskiej mitologii życia? Nie, nie mogę trafić. Nie, jeszcze nie, ale myślę. Nawet nie słyszałem. Ta nazwa to mi najmniej pasowała. Kto w mitologii greckiej był sędzią umarłych w Hadesie? I ty widziałeś. Z mitologii jestem mocny, bo w głodoworach nie grałeś. Tak, to nie grałem. Dobra, czyim synem był Ozyrys, bóg mitologii egipskiej? Ozyrys, syn. Szczerze mówiąc, żadne pytanie nawet nie było mi blisko, żeby mi coś świtało. Co była atrybutem greckiej bogini Hestii? To mi coś poświtało, wiesz? Ognisko? Szczerze? Nie myślałem, że poświtało. Po co, żeby wyjaśnić? Na ilustracji w Biblioteku Boginy Zemsty wyprzykłymi prawa oraz wyrzutów sumienia cieli. Ale to był mój pierwsza myśl, wiesz? Jezus. Ale zdałem na to drugą. Nie, mój ostatni. Heleny Trojański. Nie, podobało mi się to imię. Też to dobra, mamy remis, no. Tutaj remis, czyli łącznie 2-1 dzisiaj mamy, tak? To jest 3-2, no. Ja dwie pierwsze wygrałem, później ty. I mamy remis. I remis. No ale to dzisiaj już było bardziej wyrównane, no. Co? Wystarczy chyba to. Dzięki za rozgrywkę. Następnym razem może wygrasz, no. Może będą jeszcze kolejne edycje. Myślę, że jeszcze zobaczymy się w rewanżu. No, dziękuję wam za oglądanie i zapraszamy na kolejne odcinki różnych quizów.